Witajcie w kolejnym odcinku telewizji Mikrogeneracja. W tym odcinku pokażemy Wam rower elektryczny. Oto koło 20 cali z silnikiem firmy chińskiej Nine Continent, znanej w skrócie jako 9C, 9C. Koło waży jakieś 7 kg. No i co my tu mamy? Trzy kabelki z fazami i cztery kabelki, pięć kabelków od trzech czujników Hala, ponieważ kontroler, który doprowadza energię do tego koła, musi wiedzieć parę rzeczy. Podstawa to wiedzieć, w którą stronę się koło kręci. To jest kontroler. Jak widać, ma dosyć dużo kabelków, może to trochę przestraszyć, ale nie jest to takie straszne. Są tu trzy fazy do zasilania koła. Ten kabelek jest akurat do programowania. To jest manetka. Hamulec, ponieważ baterie będą się ładować, gdy będziemy używać koła jako hamulca. To idzie do baterii. Co my tu mamy? Tu jeszcze jest taki przełącznik 3 speed, ale o tym później. Kolejny kabelek USB do programowania. Czujniki Hala. I tyle na razie. Decydując się na silnik elektryczny, będziecie musieli niestety przerzucić się na oldschoolowe kasety, ponieważ znacie to ze starych czasów, Megwind. No niestety, no jak ktoś by chciał zamówić ponad 1000 sztuk, to może Chińczyków poprosić, żeby zrobili tutaj na stare kasety, takie jak ten kluczyk mniej więcej. No a tak to jesteśmy zmuszeni na także chińskie kasety z tym całym mechanizmem w środku. No ja tutaj będę jeszcze walczył i ścierał tą niewielką warstwę, co tu wystaje, no bo to wszystko bardzo ciężko wchodzi w widełki. Witajcie w kolejnej części! W kolejnej części filmu dzisiaj Wam pokażę małą rzecz, jaką jest to. To jest bardzo istotny element, ponieważ koło będzie chciało wyrwać się z widełek, więc trzeba założyć takie wzmocnienie, no. Wzmocnienie, no. Ośka jest spłaszczona z dwóch stron, więc... Cześć, w programie! W jakim programie? Technetyka. Technetyka. Witajcie w programie Technetyka. Dzisiaj po raz pierwszy w końcu odważyłem się podłączyć wszystko i zaprezentuję Wam, że to naprawdę działa. No, prawda to jest. Prawda. Myślicie to i kupcie taki sobie rower. Patrzcie uważnie. Tu jest cycle analyst. No co, koledzy? 77 V. Ma na moje napięcie baterii. No i generalnie coś tu trzeba jeszcze zakombinować, bo ta prędkość, którą przed chwilą widzieliście, to nie może być prędkość maksymalna. Tak więc dzisiaj, drodzy telewidzowie telewizji Mikrogeneracja, wykonaliśmy pierwszy test roweru, a teraz powiem chwilę o ładowaniu baterii. Jak widzicie, w torbie
znajduje się 10 takich klocuszków. W każdym klocuszku są 4 baterie. Każda bateria ma napięcie, no gdy jest rozładowana powiedzmy 3-6 V, a gdy naładowana 4-1. Czyli gdy naładujemy ten pakuneczek, będziemy mieli 81 V. Bo po 2 baterie są równolegle, a 5 w szeregu. Czyli 20 ogniw w szeregu. No i bardzo ważną rzeczą jest balansowanie ogniw. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby każde ogniwo było naładowane do tego samego napięcia i rozładowywało się podobnie. To tyle na chwilę obecną, bo dzwoni telefon. No dobrze. Dzisiaj i wczoraj było kilka jazd testowych. Rower osiąga przerażające prędkości. Więc oto mamy nasz rower elektryczny. Ta srebrna skrzynka to jest kontroler, który napięcie stałe z baterii, która jest w tym w czarnym tnie na napięcie zmienne trójfazowe, które tutaj tymi kabelkami leci sobie do silniczka. Z silniczka też wychodzi wiele małych takich kabelków, które są sygnałem dla kontrolera, jak szybko się kręci. Tutaj mamy z kolei kabelek do manetki i kabelek do takiego przełączniczka, gdzie możemy sobie ograniczenie prędkości wprowadzić, i kabelek do hamulca. Tutaj jak zginamy w ten sposób manetkę, dźwignię hamulca, to tu od spodu jest taki czujnik. No i to jest sygnał z kolei dla kontrolera, żeby rozpocząć hamowanie silnikiem. Podczas hamowania silnikiem silnik jest prądnicą i ładuje baterię. Więc może teraz pokrótce jakaś krótka przejażdżka, jak to mniej więcej wygląda. Więc pokażę wam, jak wygląda przyspieszenie. Ta maszyna jeździ dosyć szybko. Na biegu jałowym udało mi się 77 km na godzinę osiągnąć. No i tyle. Brakuje tu jeszcze takiego komputerka, ale mam tam kłopoty z ustawieniami. A na razie jeździmy tak, jak jeździmy, no. Taki dźwięk jest mniej więcej. No i tyle. Dzięki za oglądanie telewizji Mikrogeneracja. Już wkrótce obiecuję kolejne części o różnych mikrogeneracyjnych tematach.